powstało w XIV wieku. Jest niedużą gminą rolniczą. Ludzie żyją tu przeważnie z rolnictwa. Jest u nas bardzo dużo łąk, jezior. Mamy piękne krajobrazy. Mieszkamy w obszarze Natura 2000. No chciałam powiedzieć, że mieszkamy w najczystszym obszarze Polski. No jak widać na załączonym tutaj zdjęciu, mamy piękne jeziorka koło obiektów swoich, koło domów.
jesteśmy w miejscowości Jarzyń, jest to miejscowość przygraniczna z Rosją. Słynie z tego, iż latem jest tu bardzo dużo bocianów, dwa razy więcej niż ludzi. Jest ich tutaj około setki. Na sejmikach bociani zbiera się tu ich około 300 sztuk. Mieszkają również tutaj bobry, których zobaczymy mieszkanie tame tutaj pod tym mostem, na którym obecnie jesteśmy. Świadczy to również o czystości naszego środowiska. A teraz przejdziemy może zobaczyć mieszkanie bobrów. Jesteśmy nad jeziorem w Głębocku. Jezioro to jest objęte obszarem Natura 2000. Mieszka tutaj dużo gatunków ryb, w tym również chronione. Przyjeżdżają tutaj wędkarze. Jest dużo ludzi, którzy wypoczywają tutaj czynnie, biernie. Zapraszam może do przyjazdu i obejrzenia tego wszystkiego u nas.